trwa przebudowa drogi powiatowej na odcinku Brzeźno-Krzymów. Modernizacja obejmuje wymianę nawierzchni drogi na długości 1,6 km. Wzdłuż całego przebudowanego odcinka powstanie chodnik. W ramach inwestycji wybudowany zostanie także kolektor deszczowy około 360 metrów od strony skrzyżowania z drogą krajową nr 92. Wykonawcą robót jest wyłonione w drodze przetargowej przedsiębiorstwo budowlane Anbud, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie, które zgodnie z planem powinno zakończyć pracę do 29 czerwca. Realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą przebudowa drogi powiatowej na odcinku Brzeźno-Krzymów kosztować będzie niespełna 1 270 000 zł. Wsparcie dla inwestycji powiatowej ze strony gminy Krzymów wyniesie 172 000 zł.